Kod przedpremierowy otrzymałem od EA Polska i nie stanowi on gratyfikacji za ten film. Recenzja opiera się na godzinach spędzonych na gameplay. Dawno, dawno temu w bardzo odległej galaktyce. Były czasy, gdy gry z gatunku Gwiezdnych Wojen wychodziły dość często i były to niemal zawsze tytuły godne uwagi. Jednakże z kolejnymi latami gamingowa marka Gwiezdnych Wojen powoli, acz nieubłaganie upadała. W końcu zeszła głównie na gry multiplayer, całkowicie zapominając o samotnym graczu. Powiewem starych, dobrych czasów był Fallen Order, wydany w 2019 roku. Typowo singlowy produkt, który sprzedał się nad wyraz dobrze, co tylko pokazało, że takich gier na rynku brakuje. 4 lata później trafia sequel, który ponownie ma w planach zarządzić w galaktyce. Cześć, ja nazywam się Krzysztof Energik Micielski, a to recenzja gry Star Wars Jedi Survivor w wersji na PlayStation 5. Zapraszam. Minęło 5 lat od momentu, jak Cal Kestis zniszczył holokron zawierający spis dzieci wrażliwych na moc. Było to chyba dość intensywne 5 lat, bo Cal zmężniał i stał się wojownikiem Jedi, który bez ustanku walczy z Imperium. Dawna ekipa rozpadła się i rozeszła po galaktyce, zajmując się swoimi sprawami. Cal po ostatniej misji trafia na planetę Kobo, gdzie osiadł jego dawny przyjaciel, ale planeta skrywa też jeszcze jedną tajemnicę, która może być nadzieją dla poszukiwanych przez Imperium ocalałych rycerzy Jedi. Fabuła jak zwykle nie zawodzi, pozwoli nam spotkać też sporo znajomych postaci. Ponieważ akcja dzieje się pomiędzy epizodami 3 i 4, tytuł łączy fanów obu trylogii i niezależnie które epizody lubisz, znajdziesz tutaj znajome elementy i to jest całkiem niezłe posunięcie. Dla starych koni tradycyjni szturmowcy, scout trooperzy, dla innych znajome droidy. Niemniej historię śledzi się z przyjemnością, bo ma ona kilka ciekawych twistów, a pod koniec gry sprawi, że nie jeden fan klasycznej trylogii będzie miał majty mokre. Widać, że deweloperzy starali się w pewien sposób stworzyć laurkę dla Lucasa i czuć to na każdym kroku. Nie tylko w przeciwnikach, ale i w lokacjach tak dziwnie znajomych, które powodują przyjemne łaskotanie w żołądku. Jak dla mnie, super robota. Survival jest też o wiele większy niż Fallen Order. W zasadzie gra jest jak na standardy singlowych gier z Gwiezdnych Wojen wręcz ogromna. Pierwsza planeta Kabu jest mapą z otwartym światem, napakowaną przejściami, znajdźkami, bossami, ale i smaczkami, które warto odnaleźć. Tutaj mamy największą zmianę w stosunku do upadłego zakonu. Choć tam też mapę można było nazwać otwartą, to jednak jej wielkość nijak się ma do Survivora. Aby uzmysłowić wam, jak duże są mapy, powiem, że twórcy wprowadzili możliwość oswajania zwierząt, na których możemy się przemieszczać. A Kabu nie jest jedyną planetą, choć żadna z pozostałych nie dorównuje ogromowi tej pierwszej, a część z nich pełni rolę liniowych lokacji z niewielkimi odnogami. Gra odpowiednio lawiruje pomiędzy otwartymi mapami, gdzie możemy eksplorować, a mniejszymi lokacjami głównie nakierowanymi na pchanie fabuły do przodu, przez co mamy intensywne, liniowe fragmenty, ale i swobodną eksplorację i zwiedzanie świata. Kilka słów o otwartych mapach. Wszystko w zasadzie działa bez dogrywania, a w zasadzie są to ładowania sprytnie ukryte, choć część z nich wyczujemy momentalnie, na przykład to, że trzeba czekać na otwarcie drzwi do kantyny. Na zewnątrz nie ma już takiego problemu, możemy obrać sobie dowolny kierunek i eksplorować. Nieraz byłem zaskoczony, kiedy myśląc, że widziałem już wszystko, otwierałem mapę, a tam były połacie jeszcze niezbadanych terenów. Tutaj wchodzi mechanika Metroidvanii. Nie wszystko będzie dostępne od razu. Część drzwi nie uda nam się otworzyć, a na niektóre skarpy nie uda nam się wskoczyć do momentu, aż nie uzyskamy odpowiedniej mocy czy narzędzia. Często niepozorne drzwi otwierają przed nami sporą nową część niezbadanego terenu z kolejnymi przejściami, czasami kolejnymi drzwiami, które będą wymagać jeszcze innego narzędzia. Fajne jest to, że eksploracja nie nudzi. Pomimo, że mapa jest ogromna, twórcy zadbali o to, aby lokacje nie były miejscówkami kopiuj wklej. Znajdziemy tutaj ślady dawnych bitew, wraki znajomych statków czy historie w postaci znanych z wcześniejszej części Ech. Nie zabrakło
wypadku oczywiście też znajdziek i pojedynków, ale do tego powrócę później. Jako główny bohater oczywiście powraca Cal i jego przesympatyczny robocik BD-1, który będzie służył nam pomocą, uzdrawiał, ale i z czasem uzyska inne funkcje do rozwiązywania zagadek, czasami nie tak oczywistych, choć nie będą to łamacze głowy, ale krótkie chwile, kiedy trzeba będzie się zastanowić. Podobało mi się też to, że Cal nie jest już nowicjuszem, nie uczy się wszystkich umiejętności Jedi od nowa. Większość, albo może nawet wszystkie z Fallen Order już posiada, ale nie znaczy, że nie pozna nowych. Pozna i to wyjątkowo dużo. Widać, że mocno rozbudowano bohatera, dorzucając mu masę różnych umiejętności. Niestety jest ich tak dużo, że zaczęło brakować przycisków na padzie, więc część z nich jest odpalana kombinacjami przycisków i w ferworze walki czasami trudno zapamiętać, co do czego służyło. Ale po kolei. Walkę, która stanowi bardzo ważną część rozgrywki, ponownie oparto na modelu Souls-like'owym. Wiem, że wiele osób oburza się na to porównanie, ale nie ma lepszego. Ponownie gra jest trudna. Grałem na normalnym poziomie trudności i przyznam, że nawet podstawowi scout trooperzy z pałami mogą stanowić zagrożenie. Nie jest to tytuł trudniejszy od Fallen Order, mam wrażenie, że na podobnym poziomie. Walkę oparto o ciosy mieczem, używanie mocy, bloki i uniki. Tradycyjnie perfekcyjny blok lub seria perfekcyjnych bloków wytrąci przeciwnika z równowagi, dając tam szansę na kontratak. Z kolei uniki pozwalają uciec przed niemożliwymi do zablokowania ciosami, które są przedstawione jako czerwona aura na przeciwniku. I tutaj przyznam, że kilka walk potrafi potężnie napsuć krwi. Na przykład pojedynek z jednym z większych sabosów, który potrafi zabić jednym ciosem, potrafi doprowadzić do szału. Mam też wrażenie, że fabularni bossowie, poza jednym, nie są aż tak trudni jak ci, których znajdziemy podczas eksplorowania planety, ale to tylko moje spostrzeżenie. Cal oprócz ataków mieczem może zmieniać postawy. Te w każdej chwili możemy mieć wybrane dwie. Mamy więc tutaj walkę na jeden miecz, dwa miecze, miecz podwójny, miecz oburęczny i wreszcie to, czego mi najbardziej brakowało, miecz i blaster. Każda z postaw ma swoje wady i zalety. Miecz oburęczny jest powolny, ale zadaje potężne obrażenia. Dwa miecze nadają się do walki z wieloma przeciwnikami, ale zadają niewielkie obrażenia. Warto bliżej omówić postawę z blasterem. Ta pozwala tłuc przeciwników z odległości, ale tylko do pewnego momentu, bo amunicji w blasterze jest niewiele, a napełniamy ją atakując ponownie mieczem. To rozwiązanie ma sens, bo uniemożliwia unikania walki w zwarciu. Choć blaster potrafi położyć jednym strzałem podstawowych szturmowców, na mocniejszego przeciwnika potrzeba więcej strzałów i używanie go na tychże nie ma zbytniego sensu. System postaw został bardzo dobrze przygotowany, choć jak wspomniałem, możemy mieć tylko dwie postawy i te możemy wymieniać w kręgach mocy, które służą nam również jako miejsca odzyskiwania zdrowia i checkpointy. I podobnie jak w Soulsach, odpoczynek przywraca wszystkich mniejszych wrogów do życia. Wracając, każdy dobierze swoją ulubioną postawę, choć ja przyznam, że rozgrywka z blasterem była dla mnie najbardziej emocjonująca. Jak raz jej spróbowałem i wyćwiczyłem, to szczerze mówiąc o pozostałych postawach zapomniałem i niemal całą grę skończyłem na niej. Ale to już co kto lubi. Wspomnę jeszcze, bo wiem, że dla niektórych jest to ważne, można rozczłonkowywać mieczem przeciwników i nie mówię tutaj tylko o droidach. Mocno rozbudowano używanie mocy. Możemy podnieść przeciwników w powietrze, z czasem nawet kilku, możemy rzucić nim o ziemię, co pozwala momentalnie zadać cios kończący. Mamy mind triki, które przekabacają jednego typa na naszą stronę i zaczyna nam pomagać w walce. Powróciło odpychanie i przyciąganie. Podobnie jak poprzednio, wystrzeloną rakietę czy granat możemy mocą zwrócić na dawcy i patrzeć na piękną eksplozję. Strzały z blasterów odbijamy mieczem, posyłając je z powrotem. Ten element nigdy się nie nudzi, szczególnie na głupkowatych szturmowcach. Mamy też możliwość spowalniania czasu po naładowaniu odpowiedniego paska. To jednak nie wszystko, bo mamy jeszcze naszego BD-1. Ten z czasem nauczy się przekabacać droidy, które będą walczyć po naszej stronie, ale problem jest taki, że można zhakować tylko te, które mają już szczątki swojej energii, także sojusznicy z nich zbyt wielcy nie są, choć miejscami może się wydawać niezbędne ich używanie. Oczywiście również BD-1
One poratuje nas Steamem, dzięki któremu odzyskamy część życiowej energii. Steamy to znajdźki na wagę złota, zazwyczaj chronione przez jakichś potężniejszych przeciwników, ale wierzcie mi, że ich nigdy za dużo. Ilość Steamów nie możemy uzupełniać podczas rozgrywki, a tylko w kręgu mocy podczas odpoczynku. W którymś momencie Billy One uzyska też dodatkowe praktyczne umiejętności. Strzelanie specjalną kruszarką, która umożliwi wypalanie przejść, czy możliwość przywracania zasilania w mechanizmach. Gra również bardzo dobrze rozwinęła motywy zręcznościowe. Obok znanych wcześniej umiejętności typu bieganie po ścianach w stylu księcia Persji, Cal zdobędzie też nowe gadżety, na przykład linkę, która pozwoli mu się przyciągać do, wydawałoby się, niemożliwych do osiągnięcia miejsc. Elementów zręcznościowych jest o wiele więcej i przyznam, że te również sprawiały mi masę radochy. Zwłaszcza, że niektóre sekwencje wymagają perfekcyjnego opanowania przeróżnych umiejętności, aby wykonać je w jednym nieprzerwanym ranie. Umiejętności przydadzą się też w eksploracji. Niemal wszystko, co widzisz na mapie, jest do osiągnięcia, pod warunkiem, że posiadasz odblokowane umiejętności, aby się tam dostać. Gra również w bardzo sprytny sposób umieszcza skróty. Znacie to z zakonu. Po przejściu odpowiedniego fragmentu mamy możliwość uruchomienia odpowiedniej linki, która w razie śmierci przeniesie nas w pobliże miejsca, gdzie zaliczyliśmy zgon. Widać, że mapy musiały być doskonale przemyślane, aby system działał, i faktycznie tak jest. Jeśli podczas walki się nam nie powiedzie i Cal wyjedzie nogami do przodu, gra cofa nas do ostatniego odwiedzanego kręgu mocy. Teraz tracimy całe doświadczenie, które zdobyliśmy, a które nie było przekonwertowane automatycznie na poziom. Najprościej mówiąc, tylko jeden niezapełniony do końca pasek doświadczenia. Możemy wrócić do miejsca porażki i odzyskać stracone doświadczenie, ale i zdrowie. I tutaj albo trzeba odnaleźć miejsce naszego zgonu, które jest podświetlone na złoto, albo w innym przypadku zadać cios przeciwnikowi, który ma teraz złotą aurę. Jednym z nowych elementów, choć przyznam, że mnie to tak średnio bawiło, jest rozbudowa kantyny. Część znajdziek pełni rolę upiększaczy knajpy. Zacznijmy od tego, że możemy werbować nowych bywalców. Ci dadzą nam dostęp do nowych znajdziek i minigier. Na przykład rybak odrestauruje akwarium i potem będziemy mogli na niego trafić w różnych miejscach. Jeśli z nim pogadamy, złowi dla nas nową rybę do akwarium. Łowczyni nagród da namiary na łowców, którzy na nas polują. Zwerbowanie DJ-a da nam możliwość doboru muzyki w kantynie, a inne postacie otworzą na przykład dostęp do całkiem niezłej minigierki, gdzie wystawiamy swoich wojowników, których w normalnej grze udało nam się zeskanować, przeciwko wojownikom innych graczy. Walka jest automatyczna i złożona z kilku tur. Jeśli każdą uda nam się wygrać, dostaniemy odpowiednią nagrodę. Pomysł całkiem fajny, choć tutaj dużo zależy od szczęścia, bo dwie takie same walki z takimi samymi wystawionymi jednostkami mogą skończyć się różnie. Obok nowych mieszkańców są też bardziej tradycyjne znajdźki w postaci wspomnianych wcześniej ech, punktów mocy, które trudno znaleźć, ale dadzą nam potężnego boosta expa. Są też odłamki priorytu czy starożytne zwoje, które wymienimy u sklepikarzy na nagrody. No i na koniec tradycyjnie elementy ubioru i możliwości modyfikacji stylistycznej Billy One, miecza, jak i blastera. Tak, powróciła zmiana wyglądu miecza plus na przykład odpowiednie go postarzenie, dorzucenie różnorakich kolorów do każdej jego części i tak dalej, i tak dalej. Miecz ma, wydaje mi się, trochę więcej elementów niż poprzednio, także można zbudować swój wymarzony. Podobnie możemy upiększać blaster, jak i również Billy One, gdzie możemy zmodyfikować każdy element robocika. No i na koniec Cal, który zmieni nie tylko kapotę, ale i zarost i fryzurę. Przyznam, że te elementy, które są notabene wyłącznie stylistyczne, zupełnie mnie nie interesowały. Nie mają one wpływu na statystyki i zupełnie na nic i stanowiły dla mnie bardzo, a w zasadzie żadną motywację, aby szukać znajdziek, bo i tak z nich w zasadzie nie korzystałem. Nawet elementy, które możemy nabyć w sklepie za wyciułane i wyszukane znajdźki, w większości składają się z zupełnie zbędnych jak dla mnie elementów stylistycznych. Jeden sklep ma nowe możliwości dla blastera, co jest przydatne, a tak kupowanie za ciężko zdobyte elementy nowej rękojeści czy koloru robocika było dla mnie zupełnie niepotrzebnym zawracaniem głowy. Trochę szkoda, że to, co w pocie czoła zbieramy, przekłada się na element, którego podczas gry nawet nie zauważymy. Bardzo rozwinięto rozbudowę bohatera. Za każdym razem, kiedy pasek expa się zapełni, dostajemy nowy punkt doświadczenia. Te możemy przeznaczyć na ulepszenia Cala w trzech kategoriach. Przetrwanie, moc i miecz świetlny. Przetrwanie to ulepszenia możliwości regeneracyjnych Cala, jak i umiejętności Billy One. Moc, wiadomo, nowe, coraz potężniejsze sztuczki.
sztuczki. Zakładka Moc rozwija się na trzy kolejne poświęcone danej umiejętności, np. telekineza czy dezorientacja. Zakładka Miecz Świetlny pozwala ulepszać każdy styl walki mieczem osobno, co pozwoli uzyskać nowe umiejętności i przewagę w walce danym stylem. Jak w większości gier bywa, część sperek wydaje się zupełnie zbędna i po jakimś czasie, kiedy miałem to, co potrzebowałem, pakowałem już w cokolwiek, aby mieć to z głowy. Nowością są za to atuty. Początkowo na atut mamy 3 sloty. Każdy z atutów zajmuje ich inną ilość. Może być atut zajmujący jeden slot, ale i taki, co zajmie od razu 3. Na przykład więcej expa po pokonaniu każdego przeciwnika. Atuty to fajna sprawa, bo pozwalają jeszcze bardziej rozwinąć Kala, ale i też ułatwić nam trochę rozgrywkę. Na przykład zwiększyć wskaźnik blokowania. Oczywiście ilość slotów można zwiększać, a same atuty są bardzo rzadkimi znajdźkami, a część z nich dostaniemy dopiero rozpoczynając New Game Plus. No ale muszę dorzucić kilka rzeczy, które mi nie przypadły do gustu, a wręcz przeszkadzały. W Jedi Survivor mamy do czynienia z o wiele większymi epickimi bitwami. Teraz przeciwników może być i kilkunastu. Jedni strzelają, inni biegną na nas z pałą, a czasami przypałęta się jeszcze jakiś większy masakrator. Gra wymusza na nas walkę w 360 stopniach, ale nie ma zupełnie jakiegokolwiek znacznika, że coś nam właśnie wskakuje na plecy. Przez co większe bitwy to totalny chaos, bo wszyscy atakują w jednym momencie i pośród kłębu ciał i droidów ciężko wychwycić, co w danej chwili zrobić. Nie wspomnę, ile razy ginąłem, bo ktoś za moimi plecami radośnie przywalił mi pałą i nie miałem możliwości zareagowania na ten cios. Przez co walka często sprowadza się do szybkich uników, aby mieć wszystkich przeciwników przed sobą w zasięgu wzroku, zadaniu kilku ciosów, wyswobodzeniu się z okrążenia i ponownie uniki. I tak w kółko. Ogólnie przeszkadzało mi to, a jak już zwali się na Kala cała grupa różnorakiej maści zakapiorów, otoczą go ze wszystkich stron, także nie widać w zasadzie, co się dzieje, no to już jest błyskawiczna masakra prowadząca do śmierci. Kolejna rzecz, która doprowadzała mnie do irytacji, to element oznaczania przeciwnika, dzięki czemu kamera zawsze się ustawia tak, abyśmy go widzieli. I to jest super, ale przy większości bossów, szczególnie fabularnych, walki są poprzecinane cutscenkami. W momencie, jak cutscenka się kończy, oznaczenie znika i trzeba oznaczyć przeciwnika na nowo. Czemu to jest problem? Sami zobaczycie przy jednym bossie, który w zasadzie momentalnie po kończeniu cutscenki wyprowadza cios, a my żałośnie machamy kamerą, aby zobaczyć, gdzie on jest. Oczywiście nie wspomniałem tutaj o całym kontencie, bo jest tego więcej. Możliwość oswajania zwierzaków, na których możemy biegać, ale i szybować. Specjalne wyrwy mocy, które składają się z trudnych walk z przeciwnikami, na przykład pokonaj 150 droidów bojowych. Świątynie Jedi pełniące rolę trochę takich zagadek na kombinowanie, aby zdobyć moc i zarazem expa. Na pewno będziecie mieli co robić, aczkolwiek nie jest to gra, którą mógłbym nazwać typowym tytułem z milionem znaczników, nie. Tutaj wygląda to trochę inaczej, gra nie posiada HUD-a pokazującego nam co gdzie jest. Możemy skorzystać z lornetki BD-1, którą możemy oznaczyć pewne miejsca na mapie, ale te elementy nie pokażą nam się w rozgrywce. Musimy ponownie wejść na mapę i zobaczyć, czy dobrze się kierujemy. To całkiem niezłe rozwiązanie, bo zachęca do eksploracji, a ta w zasadzie prowadzi od jednej znajdźki do drugiej, co pokazuje, że wszystko zostało bardzo dobrze zaimplementowane i sprawdza się doskonale. Jeśli chodzi o oprawę, jest bardzo dobrze. Gra dostała tryby jakości i wydajności. Tradycyjnie jakość to 30 FPS-ów i 2160p. Wydajność 60 FPS-ów lub coś około tego i dynamiczna rozdzielczość. Jak możecie się domyśleć, w trybie wydajności rozdzielczość potrafi mocno zjechać. Jednakże w mojej opinii przy grze takiej jak Survivor, gdzie liczy się refleks i ułamki sekund, które oddzielają życie od śmierci, granie w 30 ramkach to czysty masochizm, choć gra wtedy wygląda naprawdę wspaniale. Warto wspomnieć, że wszystkie cutscenki i tak przełączają nas w tryb jakości, co jest dość brutalne, ale za to przerywniki liczone na silniku gry to miód malina. Wyglądają prześwietnie i mają ten filmowy feeling Gwiezdnych Wojen. Gdyby je skompilować w jedną całość, myślę, że powstałby całkiem niezły film z uniwersum.
bardzo dobra rzecz. Jeśli chodzi o problemy techniczne, jak i te z płynnością gry w trybie wydajności, nie bierzcie ich pod uwagę, bo większość problemów, jakie spotkałem, były już zaadresowane w briefie i zostaną wyeliminowane w Day One Patchu. Moja wersja łatki nie posiadała, więc dużo można zrzucić na karb gry mocno przedpremierowej. Tytuł oczywiście posiada pełne spolszczenie, także posłuchamy polskiego języka lub skorzystamy jedynie z polskich napisów. Ja dość szybko wybrałem drugą opcję, ale osobom, którym dubbing nie przeszkadza, powinny również być usatysfakcjonowane. Ten akapit nagrałem po skończonym montażu całej recenzji, ale uznałem, że należy to wyjaśnić. Wersja gry, w którą grałem, to 1.000.001. Ponieważ brief przedpremierowy wymagał, aby był wyłączony dostęp do sieci, więc co za tym idzie, gra nie została spatchowana Day One Patchem. Jednakże, po rozmowie z Borysem Nieśpielakiem i wymianie kilku uwag, pojawiło się zagadnienie, że po patchu premierowym gra działa gorzej niż bez niego. Dlatego zdecydowałem, że jednak trzeba ten temat płynności poruszyć i ponieważ całą grę przeszedłem bez Day One Patcha i szczerze mówiąc po rewelacjach Borysa, no nie chcę jej patchować do nowej wersji z wiadomego powodu, przygotowałem zestawienie, jak gra działała podczas mojej rozgrywki. Tryb 60 FPS-ów działa z dynamiczną rozdzielczością. Z moich obserwacji wynika, że bardzo rzadko osiąga pełne 60 klatek, ale jak wspomniałem, no zrzuciłbym to na wersję przedpremierową. Niemniej, podczas swobodnej eksploracji na Koba we wiosce, która według Borysa działała najgorzej, wyniki na grze niespaczowanej były na poziomie 40-50 FPS-ów z dość mocnym screen tearingiem. Poza wioską mamy około 45 ramek na sekundę, co jak widać do 60 mocno brakuje. Kolejna planeta z otwartym światem nadal nie trzyma 60 klatek na sekundę. Mamy tutaj coś na poziomie 50 FPS-ów na otwartych terenach, jednak o jakiejkolwiek stabilności można zapomnieć. Choć na pewno działa to lepiej niż na poprzedniej planecie i od czasu do czasu faktycznie potrafi na krótką chwilę wskoczyć na 60 klatek na sekundę, ale to zazwyczaj trwa dosłownie kilka chwil. Podobnie sytuacja przedstawia się na mapach liniowych i zamkniętych. Nadal jest daleko do ideału. Średnio gra potrafi trzymać około 50 klatek na sekundę z niewielkimi spadkami, ale i wzrostem na 60 FPS-ów. Sytuacja jest dość zastanawiająca, bo o ile mógłbym zrozumieć spadki na otwartym świecie, tak na zamkniętej mapie jest to dość dziwne. Z kolei na innym fragmencie tej samej mapy uzyskałem wyniki na poziomie 40 klatek na sekundę. Oczywiście, jak wspomniałem, zakładałem, że to bolączki gry przedpremierowej, jak to bywało dość często wcześniej. Ale jeśli po premierowym patchu gra działa gorzej, no to niestety nie mogę nic więcej na ten temat powiedzieć, poza tym, że no cóż, u mnie działało. Nie idealnie, ale działało. Ukończenie gry zajęło mi ponad 24 godziny, ale dla osób chcących wymaksować tytuł, myślę, że ta liczba spokojnie może zostać podwojona albo i potrojona, bo faktycznie w Survivorze po endgame'ie mamy co robić i gdzie iść. Star Wars Jedi Survivor jest grą, która starym koniom lubiącym klasyczną trylogię sprawi masę radości. Deweloperzy zadbali o to, abyś poczuł miejscami ten świetny feel. Jeśli lubisz epizody 1-3, również znajdziesz coś tutaj dla siebie. Gra z kolei w zasadzie trochę odcina się od filmów disneyowskich. Jak dla mnie to bardzo dobra wiadomość, ale nie każdemu musi to pasować. Survivor stanowi odpowiednie miejscami niełatwe wyzwanie. Dorzuca dużą, bardzo dużą dawkę eksploracji z licznymi smaczkami dla fanów dzieła Lucasa. Fallen Order był dla mnie grą, której potrzebowałem. Survivor jest pewnego rodzaju rozwinięciem serii bez drastycznych zmian, co pozwala mi stwierdzić, że jeśli podobał ci się Upadły Zakon, będziesz zachwycony Ocalałym. Jeśli jednak pierwsza odsłona cię odrzuciła, no to Survivor zdecydowanie nie będzie grą w twoim typie. Niemniej, mnie takich gier brakuje i widać, że popularność Fallen Order była dobrym probierzem i dobrze zapowiadało się na przyszłość. Respawn Entertainment nie zmarnowało potencjału, mocno rozwinęło swój pomysł i zrobiło to doskonale. Nie mam wątpliwości, że Survivor osiągnie podobny albo i większy sukces niż Upadły Zakon, co pozwala przypuszczać, że powoli nadchodzi druga złota era singlowych gier z uniwersum Gwiezdnych Wojen i ja zacieram już na to swoje łapska. Niemniej, jesteś fanem Star Warsów, epizodów 1-6, będziesz zachwycony. Jeśli odrzucają cię nowe ruchy Disneya, ale wciąż lubisz markę za wcześniejsze epizody, również jest to gra dla ciebie. Z mojej strony mogę powiedzieć tylko, niech moc będzie z wami i polecam.
Jeśli film Ci się podobał, zachęcam do subskrypcji lub wsparcia mojego kanału na portalu patronite.pl. Film o podobnej tematyce znajdziesz tutaj, natomiast z drugiej strony znajdziesz filmy wygenerowane przez platformę YouTube'a. Zachęcam również do odwiedzenia moich social mediów, grupy Energikowcy na Facebooku oraz serwera Discord. Linki w opisie.